Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi kochani, dzisiejszy odcinek zaczniemy nietypowo. Dlaczego? Bo od openingu dwóch kozackich, ciężkich paczek, które dostałem od marki Zozole. Dodatkowo, moi kochani, dzisiaj po raz pierwszy zbuduję swoją własną fabrykę cukierków w grze Zozoland Tycoon, która jest zupełnie za darmo i też możecie nią zagrać. Jest to gra stworzona w świecie Roblox. Zaczniemy od tej mniejszej paczki, otwieramy i papier, Zozol Tycoon. I tutaj, moi kochani, jest hoodie. Różowo-cukierkowy hoodie. Zobaczcie, jakie mocne. Co jest? Coś pięknego. Na rękawie mamy napisane for fun, więc na pewno dzisiaj będzie nieźle. Po prawej stronie bluzy mamy narysowane jakieś komary. Prawdopodobnie są to potwory, które będą nam dzisiaj przeszkadzały w produkcji naszych cukierków. Na samym dole oczywiście jest logo Zozoli. Mam nadzieję, że będzie dobra na mnie, ale gruba jest w środku. Idealna. Na drugim kartoniku mamy napisane: wbijaj na serwer, wejdź na Zozoland Tycoon, gdzie wszystko robimy for fun. A, o to chodziło. No dobra, otwieramy paczkę i uwaga. O kurde, zobaczcie, co tutaj się znajduje. Cała paczka Zozoli, kwaśne, słodkie, niebieskie, zielone, różowe. Coś pięknego. O, mamy też tutaj taką fajną przypinkę do bluzy. Bam, siedzi. Żelka. A teraz każdy z was pauzuje film i odpowiada na moje pytanie. Jakie żelki wolicie? Jesteście team kwaśne czy team słodkie? Dajcie znać. W nowych opakowaniach żelków Zozole jest teraz dostępny kod QR, który wystarczy telefonem zeskanować i bezpośrednio przeniesie nas do nowego świata w Roblox, czyli do Zozole Land Tycoon, który w tym momencie odpalamy. Mam jeszcze jeden pomysł. Za każdą wykonaną misję w dzisiejszej grze będę testował jedną paczkę. Zobaczymy, które są najkwaśniejsze i które są najsmaczniejsze. Jesteśmy już w Robloxie i zobaczcie opis tej gry. Możemy zbudować własną fabrykę cukierków, podnosić jej levele, zbierać składniki do produkcji różnych nowych żelków, minerały, kryształy i plazmę, odblokowywać 18 unikalnych receptur żelek, naprawiać wiatraki, segregować śmieci, aby zapewniać energię niezbędną do produkcji, odpicować swojego awatara unikalnymi skinami, poruszać się zajefajnymi pojazdami, longboardy, hulajnogi, helikoptery, auta, pociągi, nowoczesne bicykle. Ja oczywiście gierkę dodaję do ulubionych, zostawiam łapkę w górę, klikamy play. Chcesz mieć własną fabrykę słodyczy? Oczywiście, że tak. Najpierw zbierz składniki. Dobra, moi drodzy, naszym zadaniem pierwszym jest zbieranie składników. Siemaneczko, Majeczka, witam cię ślicznie. Aha! Mogę wziąć longboarda, ja jestem fanem deskorolek, a to jest jakaś taka zbajerowana deskorolka. Okej, jedziemy, zobaczcie, jaki ten świat jest przepiękny w nocy. My teraz, moi drodzy, z tego co wiem, opuszczamy miasto po to, aby zdobyć pierwsze składniki, które będą nam niezbędne, aby ukończyć recepturę. Znajdź pole minerałów, taka jest pierwsza misja. I widzicie, wszystko jest bardzo intuicyjne. Strzałki nas prowadzą, mamy to. Zbierz jeden kryształ, jeden minerał i jedną plazmę. Okej, jak wygląda kryształ? Kryształ wygląda tak, plazmę mamy u góry, ale na chwileczkę tam nie pojedziemy, ponieważ plazma jest też koło nas tutaj. Ale ja zeskoczę chyba teraz sobie z longboarda i przejdę się z buta, tak? Mamy to i brakuje nam jeszcze plazma, kryształ i minerał, tak? No dobra. Ten mój longboardzik, wam powiem szczerze, jest naprawdę powolny póki co. Ale jak widzicie, mamy te strzałeczki, nam się wyświetliła. Tutaj u mnie nad głową mamy plecak. W plecaku mamy różne kryształy, plazmy i minerały, które nam są niezbędne do produkowania żelków. Mam już kryształ, mam plazmę, ale nie mam jeszcze minerału, więc minerał to jest taki dziwny znaczek. Brawo, teraz jedziemy do laboratorium odblokować pierwszą recepturę. Proste. Laboratorium jest tam u góry, widzicie? Longboardzik, pyk. O! Patrzcie, kto się pojawił! Ten komar, którego mam tutaj, o! Na bluzie! Spotkamy się później, stary, jak ogarnę sobie łapkę na komary. Jesteśmy pod laboratorium! Wchodzimy do środka. I co my tutaj mamy? Mamy panią Zozolinkę, tak zwaną. Rozwiąż quiz, aby odblokować receptury. Quiz? O kurczę, zobaczcie, ile jest receptur do odblokowania, więc postaram się je wszystkie odblokować i będę najlepszy na tym serwerze. Jeżeli chcecie być lepsi ode mnie, logujcie się do gierki. Link to klik w opisie. I zobaczymy, kto jest lepszym szefem w Zozole. Odblokowywujemy i uwaga, w którym kraju powstała pizza hawajska? A, USA, Włochy, Brazylia, Kanada. O kurde, ty. W USA na pewno nie, we Włoszech na pewno nie, bo Włosi chyba nie robią hawajskiej. Brazylia, bo tam ciepło i mogą rosnąć ananasy, nie? Kanada? O, tak, mamy to. Za drugi razem się udało. Okej, jeszcze jeden quiz. Przetłumacz na polski słowo rainbow. To chyba znaczy deszcz.
Żartowałem, oczywiście, że tęcza. Ja też mam taką fajną tęczową bluzę. I Zozole Hello Jello Rainbow. To są te żelki, które mam w opakowaniu. Za chwileczkę je sprawdzę, jak smakują. Która piosenka jako pierwsza miała miliard wyświetleń na YouTube? Miliard to jest 1000 milionów, więc Never Gonna Give You Up to na pewno nie to. We Are The Champions, My Friends, Freddie Mercury też, nie? Gangnam Style, Last Christmas. Gangnam Style. Upan Gangnam Style. Tak jest, moi drodzy. Jeżeli też wiedzieliście, znaliście odpowiedzi, zostawcie łapkę w górę. Zobaczymy, ile osób jest tak samo deedukowanych jak ja w takich tematach. Teraz możemy wyprodukować Rainbow, ale najpierw, co najpierw? Musisz zbudować swoją fabrykę. O tak, wyjść z laboratorium i wróć do miasta. Więc od razu zabieramy się do roboty. Tam jest wolne miejsce? O tak, przed nami wolne miejsce. W ogóle te drzewka porobione w tej gierce są piękne. Ja dziękuję, zobaczcie, marshmallowe drzewko. I hello, żelo, drzewko. Nie no, coś piękne, piękna sprawa. Zajmij wolne miejsce, zajmujemy. Tutaj od teraz jest pałac Farela. Fabryka Farela, brawo, teraz możesz zbudować fabrykę. Pyk, o tak, spójrzcie na to. Zozole for fun. Tak wygląda mój nowy budynek. Chodzimy. Odblokowałem recepturę tych oto żelków. Hello, żelo, rainbow. Żelki o smaku owocowym, super kwaśne. Sprawdźmy to. W środku wyglądają tak. O kurcze, jakie duże. Ja spróbuję trzy naraz, żeby poczuć konkretnie smak. Faktycznie super kwaśne, ale jakie super smaczne, wieloowocowe. O, tutaj daję dychę. Więc wysoko postawiona poprzeczka. Magazyn składników mogę zbudować za 5 golda, okej. Tak jest, dodano element magazyn składników. Spójrzcie teraz, tu się wyświetla wszystko, co mam w plecaku. Lecimy dalej. Wybór receptury. Okej, dodano element nowy, wow. Tutaj będziemy wybierali receptury i programowali maszyny, które będą produkowały żelki. Pojemnik na składniki. Dobra, nieźle to wygląda. Lecimy dalej. Energia. Tutaj będziemy dodawali energię, jak na przykład wykonamy jakieś zadanko, tak? Tak mniej więcej to rozumiem. Na razie zbudowałem 3 budynki na 8. Mieszarka. Tutaj będziemy mieszali składniki na żelki, czyli te, które zbieramy na łące. Wytłaczarka. Tutaj wymieszane składniki będą wytłaczane na kształt żelek. Tutaj będzie pakowarka. Żelki gotowe będą pakowane w tym miejscu. I co? To wszystko przydałoby się jeszcze chyba czymś połączyć, jakąś taśmą produkcyjną, co nie? No i oczywiście, że tak. Taśmociąg za 5 golda, zobaczcie. Wow, pojawił się. Więc tak wygląda moja linia produkcyjna. I jeszcze mam tylko włącznik za 5 golda. Zostało mi tylko 5 golda, dlaczego? Brawo, teraz wybierz recepturę. No i zabieramy się za wybieranie receptury. Jak dobrze wiecie, teraz będziemy produkowali te żelki, które przed chwilą zjadłem. Wybierz recepturę, pach. I mamy Hello Jello Jellies. Wybieramy i dostaniemy w ciągu 25 sekund 50 golda? No nie wierzę, zobaczmy to. Czas dodać składniki, oczywiście tak. Dodajemy składnik pierwszy. Składniki poszły. Teraz sprawdzić poziom energii musimy. Mamy 100 energii, zużywamy na to 1 energii. Lecimy dalej. Wszystko gotowe, uruchom produkcję. Uruchamiamy i poszło, moi drodzy. To się właśnie w tym momencie dzieje na waszych oczach. Zobaczcie, pierwsze żelki zaczynają powstawać. Wpadają do jednej maszyny, do drugiej, do trzeciej. I finalnie, gdzie one dotrą? Poczekajcie, sprawdźmy to. Mamy już tutaj gotowe żelki, zobaczcie, tylko mi tutaj taśmy zabrakło produkcyjnej. Ale tutaj już są Hello Jello zapakowane i lecą na sam koniec taśmy. Zakończono. Na zewnątrz czeka gotowy karton. Weź go do magazynu, by odebrać wypłatę. No jak ja od razu lecę, moi kochani. Zobaczcie na to. Jest i moja paczka z Ozoli. Ładuję ją na plecy. Jedziemy do magazynu. Okej. Jazda. Do magazynu. Hej ho. I dojechaliśmy, moi drodzy, do magazynu. Storage. Dobra. Zeskakuj z mojej deskolotki i wchodzimy. Dostać kartony. Puh! I dostałem 55 golda. Coś pięknego. I o to chodzi, moi drodzy. To już koniec tutoriala. Nagroda? Jasne, że tak. Oczywiście, że tak, pani Zozolinko. I działa ci już teleportacja? Game on! Zbieraj, odkrywaj, produkuj, dostarczaj. Nie zapomnij dać w grze łapkę w górę. No ja już dałem, by też nie zapomnieć tego zrobić. Możemy teleportować się do twojej fabryki. Pole minerałów, laboratorium, brand store, magazyn oraz avatar shop. Przejdźmy może się do avatar shop i zobaczmy, co oni tutaj dla nas mają ciekawego. Wow, 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 bluza są do kolekcji, moi drodzy. Ja oczywiście biorę różową, bo taką mam właśnie na sobie piękną. Do tego by nam się przydał jeszcze jakiś... jakaś kozacka mycka. O, tak jest, taka czapa siada ostro. No i dobra, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. To jest ta bluza, którą ja mam. In real life, zobaczcie, na rękawie. For fun, tak samo. No i oczywiście te komary tutaj. Teraz to ja jestem gotowy. Odblokujmy sobie kolejną recepturę, moi drodzy państwo. Jaki procent ogórka to woda? 80. Nie trafiłem? 96? Tak jest, dobra, no myślałem, że 96 to będzie za dużo. Jakiego kształtu są żelki gaming pads?
padów do konsoli. Która z podanych gier sprzedała ponad 200 milionów kopii? No oczywiście, że Minecraft. Kolejna receptura odblokowana. Dobra, teraz szybko zbieram minerały, bo już nie mogę doczekać, a spróbuję nowe żelki. Jesteśmy w fabryce, wybieramy nową recepturę. Gaming Pad. Wybierz. Dodajemy składniki, rzucamy energię i uruchamiamy produkcję. Let's go! Uwaga, testuję. Są to żelki o smaku owocowym i faktycznie wyglądają jak kontrolery do gier. Coś pięknego. Standardowo weźmy sobie 3 na raz. Bardzo mocno owocowe i są delikatnie kwaśne. Kurczę, obie paczki, które przetestowałem, oceniam na grube 10. Naprawdę są mocne. Mamy już golda, więc powiększmy sobie plecak. Booster plecaka, masz większą pojemność plecaka. Okej, dzięki. Lecimy znowu do laboratorium. Za 200 golda żelki, które farbują język. Soul Flames Blue. Bruce Wayne to prawdziwe imię jednego znanego superbohatera. Bruce Wayne? O kurczę. Ale będzie przypał! Oczywiście, że nie Superman, tylko że Batman! Tak jest! Kurczę, że tego nie wiedziałem. Proszę się nie śmiać w komentarzach. Żelki z Azole Painted Sour dają efekt kolorowego języka, kolorowego oddechu. Musujące w ustach zmieniają smak i język. To prowadził pierwszy wirtualny koncert Fortnite. Travis Scott. Nie? To był Marshmallow? O kurczę. To nieźle się popisałem. I uwaga, kolejna receptura aktywowana. Lecimy nazbierać składniki, a potem do fabryki. Na tej liście nawet mnie nie widać. Trzeba się wziąć za robotę. Jak blokujecie nową recepturę, to składniki wam się pojawią oczywiście na polu, gdzie zbieramy składniki. Mamy gwiazdeczki, jest też niebieski kryształ i do wszystkiego niezbędna niebieska plazma. Wybieramy recepturę i uwaga, mamy to, wybierz. No to teraz dodajemy składniki, niech nam się produkuje, a my idziemy sprawdzić, czy faktycznie farbują język. Niby niebieskie, ale to są żelki o smaku malinowym. Otwieramy. Wow, to są te komary, które mam na bluzie. Coś pięknego. Zjadłem dwa, sprawdźmy, czy faktycznie farbują język. Raz, dwa, trzy. Wow, mega mocno farbują. O kurde, jakbym zjadł jakiegoś smerfa. Wy nie widzieliście mnie dosłownie chwilkę, a ja spędziłem na farmieniu golda około 2 dni, tak sobie na spokojnie, i chciałem z wami kupić nowe receptury. Jak widzicie, na moim koncie jest już 3105 golda oraz mam odblokowanych aż 8 receptur. Specjalnie wyfarmiłem więcej golda, żeby zaszaleć i kupić najdroższą recepturę w grze. Jest to Moose Painter Blue. Kupujemy i uwaga, jakie są pytania? Spider-Man jest częścią jakiego uniwersum? Marvela. Jak nazywa się jeden z najbardziej popularnych graczy League of Legends pochodzący z Korei Południowej? Faker. Jak nazywa się znany południowo-koreański boys band? BTS. Łatwo, łatwo. Mamy to, moi drodzy, najdroższa receptura odblokowana. Czy jest jeszcze jakaś zakafla? Tak, jest tutaj. Jeszcze są X-Żelo, oczywiście ją odblokujemy, jak mamy golda. Jaka firma nie jest producentem butów? McDonald's. Ile różnych Pokémonów pojawiło się w pierwszej generacji gry Pokémon Go? 100. O! 101? Nie? 151. A myślałem, że 100. Jakie imiona noszą dwie grywalne postacie w Minecraft? Alex and Steve. Oczywiście, że tak. Mamy kolejne żelki odblokowane. Pięknie. Posmakujmy najlepszych receptur w grze. XO na początku o smaku owocowym. Kółko i krzyżyk. Jabłko i chyba czarna porzeczka. 9 na 10. I to może być to tajny game changer. Farbujące język żelki. Najdroższa receptura w grze. Nie były wcale takie kwaśne. Uwaga. Ale mocno farbują język. 10 na 10. Uwaga, moi kochani. Teraz niespodzianka. Twórcy gry Zozoland Tycoon udostępnili mi 4 Zozo Diamenty, za które kupiłem sobie latanie, dokładnie taki oto kozacki helikopter. Kto by chciał mieć taki kozacki helikopter, zostawia łapkę w górę, a teraz pokażę wam, jak on lata. Uwaga, literką E do góry i jazda, tak jest, w taki sposób można w łatwo zbierać minerały. Lecimy od razu na farmę, nocne loty po Zozolandzie i jak widzimy, mamy czerwone wiatraki, które ja muszę coś z nimi zrobić chyba, hop. Tak, muszę je naprawić. Moi drodzy, naprawimy wszystkie wiatraki i zobaczymy, co się wydarzy. Kolejny wiatrak do naprawy, cyk. Spadłem. Naprawiamy. I
Jesteśmy u góry, odblokowujemy. A wy, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę za to, że naprawiłem wszystkie wiatraki. Będę miał teraz sporo energii. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Zozoland Tycoon, zostawcie 10 tysięcy łapek. A w następnym filmie odblokujemy wszystkie niezbędne receptury, aby zdobyć pierwsze miejsce na serwerze. Na dzisiaj to było tyle. Pamiętajcie, że link do gry jest w opisie. Trzymajcie się, hej!